Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Mamy różne tutaj kadry tła do wyboru, ale ja nie bez kozery wybrałem barierkę. To była zima, kiedy Piotr Żyła barierki przeskoczył, wyłamał, pokonał, został mistrzem świata. Czy to była najlepsza zima? No, ogoliłem się, widzisz? A to gratuluję. No, dzięki. A za tą przeskoczę? Przeskoczę tą barierkę, czy nie? Ja cię nie będę prowokował. Nie, nie, no? To taka metafora. Nie? No, wiesz, no, jak umiesz, to pewnie... O, się boję. Kurde, o kurde, lepiej nie może. Może lepiej nie, bo trenerzy zobaczą i... Co? Czekaj. Miała być metafora, a mamy no. Tutaj... Przeskoczyłem. Już na zęby mam. To już więcej metafor nie wymyślam, bo będziemy tutaj samochody przeskakiwać. Była to najlepsza zima w karierze? Tak, tak. No można powiedzieć, no miałem tam ten sezon 2018-19 dobry, ale tak wydaje mi się, że nie był tak dobry jak ten. No wiadomo, o główną imprezę chodzi, bo nad, tak, wtedy też była główna impreza, ale nie było głównych skoków wtedy. I tak, no i teraz można powiedzieć, że tak te Mistrzostwa Świata, no wiadomo, też punktów wtedy trochę miałem więcej, no ale teraz też mniej startowaliśmy, bo nie skakaliśmy wszystkiego. Także no, dobry, to był naprawdę, dobry sezon. Ale nie możemy powiedzieć, że Złoto Mistrzostw Świata to jest przypadek, to jest coś, co się wylosowało. Ty całą zimę ciężko na to pracowałeś, byłeś regularnie na podium w czołówce, ależ tutaj przyjechał. Miś. To jest miś. Piotr Żyła misiem świata. Tak, tak. No, tak. A jakie było wydanie? Całą zimę gdzieś tam się, Piotrze, kręciłeś w tej czołówce, na podjach stawałeś. Nie było pucharowego zwycięstwa, ale to dawało nadzieję na to, że będzie dobrze. Tak, znaczy... Właśnie, no tak cały czas gdzieś tam przed tymi Mistrzostwami Świata, gdzie się tam kręciłem, też tam na podium stawałem, coś tam właśnie miałem, jakieś takie już swoje systemy, swoje plany. No a właśnie te Mistrzostwa Świata tak mi właśnie, tak wszystko sobie to fajnie pozgrywało mi się, że po prostu no zrobiłem taką trochę inną, dziwną robotę też, bo w zasadzie no tak... Treningi, no to zacząłem ze zlewa, w ogóle tak, no tak inaczej jak zwykle, no bo nie umiałem sobie nigdy poradzić, można powiedzieć, taką z presją tych zawodów, bo to zawsze ta presja jest ciutkę większa, sami sobie ją też stwarzamy, wiadomo, ale wtedy, no to tak można powiedzieć, że tak się też tak sobie myślę, no przecież tyle razy to ja już zepsułem, no to co mi zależy, nie? No i tak mnie jakoś odblokowało, że tam wtedy no to poszłem full ogień, full gaz, wtedy co trzeba, nie? Misiu świata, a czego zabrakło tutaj w planicy, że ta para poszła w gwizdek? No właśnie, no, tu zabrakło. Nie, fajnie się rozkręciłem się chyba trochę za bardzo w piątek. Za bardzo w piątek się tak, piątek miałem, o, miałem fajny do skakania miałem. No i tak gdzieś jakoś ten pik był tak wysoko, a później w sobotę tak by, no trochę mnie przerosło, można powiedzieć, skoki do dyspozycji. O, nie połączyłem tego na dwójkę, tylko po prostu gdzieś tam mi spadło wszystko i musiałem tak by na nowo później budować, no a to tak dopiero dzisiaj ten ostatni mi tak na zakończenie tego sezonu weszedł, tak powinien, no a resztę to właśnie się tak ciutkę właśnie od tego, no przegrzałem trochę w piątek, no bo długo to trwało wszystko, a jak to długo trwało, no to w sumie ja się szykowałem, żeby było jak najlepiej i przegrzałem i na sobotę, no to już mnie po ten, można powiedzieć, po, to się tak, już tak trochę,
No, byłem połamany, o taki. Bieda było się zgiąć do dojazdu, co dopiero pchać nogoma. A ja chciałem tak samo jak wcześniej, no to wtedy trzeba tak by trochę zejść na dół i dopiero do góry. A no i tak zrobiłem w sumie, no ale to nie było już czasu. No. A dobrze. A od poniedziałku budowanie masy, tylko nie buduj, Piotrze, tej masy tak jak wtedy, kiedy pandemia wybuchła, bo znowu się nie zmieścisz tam w skype'owej kamerce, gdzieś tam w ekranie, jak będzie trzeba się łączyć z trenerem. Dziękujemy bardzo za te zimę jako skijumping.pl. No i w imieniu czytelników, widzów też wielkie dzięki, bo po prostu pomagałeś przetrwać ten trudny czas zimowy wszystkim. O, dzięki, dzięki bardzo. Dzięki. A, nie chciał się przywitać. No właśnie, jesteście na końcu wszyscy jedną wielką rodziną, tu nie ma podziałów, no nie? Tak, tak. No pewnie, że tak. No my jakoś tak. To fajnie wszyscy, każdy tak naprawdę dobrze żyje ze sobą, no i nie ma jakiegoś takiego problemu. Wiadomo, jak coś ze sprzętem czy no to każdy coś tam pomoże, czy także no. Kibicujemy sobie nawzajem, no ale żeby tamten meterek krócej. I macie swój język z Markusem, swój język, którego my nie rozumiemy. No, to tak, tak, no.